Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Gramy w Simsy 1. Ja już nagrałem 13 minut nagrania i szlak je trafił. Szlak je trafił, bo mi się skraszowała gra, a jak wróciłem, to byliśmy w sumie od początku, więc 13 minut się nagadałem do was. Już w sumie mi wyszło. Wyszło mi w miarę dobrze. Mam już sposób na to, jak wyjść z tej tragicznej sytuacji. Miałem już nawet taką, no może nie super pracę, ale zamiast 140 zarobiliśmy 170 czy 180. Ale wiem, co już chcę zrobić. Na pewno chcę sprzedać to. Chcę sprzedać to. I chcę sprzedać to. Chcę sprzedać też pewnie to. I chcę sprzedać to. Kochani, po co ja to sprzedałem? Wiem, że uważacie mnie teraz za szaleńca. Spoko, nie szkodzi. Ja też tak się uważam. Ale mam pewien plan. Mam pewien plan, który myślę, że nam może pomóc, bo już przed sekundą zauważyłem, że... Znaczy, no w sumie naciszyłem się dwoma napojami z tej maszynki. Przypomniałem sobie, że da się zmieniać swój kolor statusu, w sensie tego kryształu, na zielony, jak się wypije odpowiednią miksturę. Dodatkowo wiem już, jak uratować nasze towarzystwo. A to jest prosta czynność, bo można po prostu się bawić ze zwierzakami i w jednej chwili po prostu nam rośnie i rośnie. Dobra, baw się z nim. Obudź go. Baw się. Nie, nie podchodź tu. Baw się z kotem. I patrzcie, towarzystwo nam rośnie. I tak głupie. Rośnie, rośnie. Rośnie, baw się z tym kotkiem, baw się z nim, baw. Obudź się. My tutaj sobie wskaźnik ładujemy. I wiecie co, nie kupujemy na razie kota, bo nas na niego po pierwsze nie stać. A po drugie, myślę, że nie jest to złym sposobem w tej chwili, co robimy. Dobra, on jest głodny. No ale nie zjedz... W sumie zjedz obiad. Nie było ani jednego pożaru przedtem, więc też nie było źle. Skorzystaj, weź prysznic. I śpi. Właśnie. I tego pana też widziałem w moim odcinku. W sumie grałem 13 minut, tak wiele się stało, tak wiele się wydarzyło. Nasz El Bandito. To jest Shop El Bandito, moi kochani. Tak będzie nazwany odcinek. El Bandito. Gracza do akcji. A o ile nie zapomnę tak nazwać tego tytułu. Jezu, jak tragicznie rośnie ta energia. Pogoń dziada. Wypierdzielaj, nikt cię tu nie chce. Rachunki już są, jeszcze ich nie ma. A nie, jadę do roboty. No dobra, jadę do roboty jednak. Jednak jadę do roboty. Już mi szybko przeszło. Wypij kawę. Wypij tu kawę i leć do roboty. Zawsze na zielono. Więc już nie będziemy mieć średnia, czy będziemy mieć średnia, tylko jest zagrożona właśnie. Już w poprzednim naszym odcinku, którego nie dograłem, było, że jest niska. Tylko kurde, znów zapomniałem włączyć telewizora. Dobra, więc tak, musimy się na początku wyspać z pewnością. Będzie u nas priorytet. Bo nasz sim już widać, że nie daje rady. No i będziemy musieli zmienić tę robotę, bo jest naprawdę ciężka. Jest mega niedochodowa. Odsypiaj nockę, odsypiaj. I zaraz bawimy się znów w miksturki. To jest dobry sposób na to. Jest obiad. Pospałeś, nie gadaj i nie płacz. Korzystaj. A weź sobie prysznic. Przygotuj napój. Oby był niebieski. Jeden punkt logiki, jest niebieski. Patrzcie, kochani, co to zrobi za cuda. To jest genialne. Wypij napój. I całkowicie nas odświeżył. W sumie daje tylko trzy wskaźniki, no ale to i tak jest coś. I ja jeszcze przed wypiciem kolejnego napoju... O, kolejny niebieski, fajnie. Wiecie co, ja w ogóle teraz to już zapiszę, bo nie chcę mieć potem znów strat, żeby to poszło w cholerę. Chciałem wypić różowy napój, bo to był właśnie drugi, który wykonałem.
energia na maksa i rozrywka. Została tylko w sumie. Stuk niebieski. Tak jest. Wypij napój. I znów crash, tak? Oj, kochani, znów dostałem chyba crasha. Ale zapisałem, więc nie jest źle. Coś tu się źle dzieje, jeżeli chodzi o te miksturki. Dobra, wracam do was za chwilę. Dobra, kochani, jesteśmy już. Dostałem kolejnego crasha. Nie pokażę wam tego, aczkolwiek coś jest nie tak z tym brewingiem mikstur, bo to non-stop się crashuje. I nie wiem czemu. A towarzystwo, zapiszemy grę. No nie będziemy korzystać za często z tego, bo widać, że coś jest nie tak. Wcześniej była niebieska, teraz jaka będzie też niebieska. I co, może ja po prostu w złym miejscu ten stół mam postawiony. Damy to w ten sposób. Wypij napój. O, i rozrywka i super. Na godzinkę się prześpi. Korzystaj z toalety. Dobra. Nawet mamy dobry status, jakby nie patrzeć. Mamy wydajność dobrą. Więc możliwe, że nas to uratuje. Możliwe, że nas to uratuje, kochani. Dobra, muszę pamiętać, że tam było 5 minut rozgrywki. I chyba sobie zatrudnimy sprzątaczkę. I są kolejne rachunki do zapłacenia. Czego nam to będzie potrzeba? Energii. I dostajemy awans. Dobra, super. Jesteś żołnierzem pomniejszych gangsterów. Odbierasz i dostarczasz brudne pieniądze i gorący towar. Tylko szybkość pozwoli uciec przed policją i konkurencją. Praca nad kondycją fizyczną na pewno się opłaci. Pracujesz od 23 do 7. Zaczynasz natychmiast. Dziś udało ci się zarobić 200 dolców. Przenosisz też do domu premię w wysokości 400 dolców. Znaczy, simoleonów. Czyli 600 mamy. Wow! Jak ta nasza robota teraz? 200 zarabiamy. To już jest lepiej niż wtedy. Więc tak, weź pocztę. Wiem, że to są rachunki do zapłacenia, ale robimy kolejną miksturę, bo to jest po prostu żyła złota. Tu jak kody, jest kolejna niebieska. Mam nadzieję, że to będzie energia. Energia, no i świetnie. Nie no, powiedzcie mi, że to jest głupie. To jest świetne. Kolejny napój. Znów niebieski. Znów niebieski. Boże, to jest przepiękne. I kolejny crash. Aż mi głowa znikła. Dobra, kolejne cięcie. Dobra, gra ewidentnie stwierdza, że nie powinniśmy chyba aż tyle używać tego Brewing Potion. Ale ja sobie jeszcze zrobię tą miksturkę, niech ona zostanie sobie na później. I tak, myślę, że za resztę możemy w sumie sami już sobie bez problemu operować. Okej, okay, wyrzuć to, posprzątaj tu w ogóle, bo tu jest pierdzielnik taki, że o matko. I szukaj pracy, no może to będzie jakaś lepsza jeszcze. I właśnie tą przyjąłem wcześniej. To jest 185, mamy o 15 więcej, o 25 więcej w sumie. No a może i podwyżka będzie lepsza. No dobra, przyjmijmy to. Wiem, że zrobiłem może głupotę. No ale zobaczymy, jak to przyjdzie. I tak. Ja bym w sumie kupił, żeby to wszystko ładnie prosperowało. Kupiłbym... Może warsztat dla krasnali? Żeby sobie dorabiali przy okazji? A sprawdźmy to. Zrób gnoma. Zobaczymy, po ile da się go sprzedać. Daj do zapasów, oglądaj. Czyli co, nie mogę go sprzedawać? Naprawdę? Umiejętności mechaniczne. Które to są mechaniczne? Logika czy technika? Technika. Dodaj do zapasów. To lipa. Od czasu, kiedy teoretyk podarunków Warren Head opublikował swój brzemienny w Skutikise essay Krasnale, kapitalizm i społeczeństwo podarkowe, ręczne produkowanie krasnale trawnikowe stały się jądrem wielu kontrowersji i pytań. Jak działają podarki w społecznościach pozbawionych handlu? Czy gospodarka podarkami stanowi element rynku, czy też jedynie żart pod jego adresem? Czy gospodarka krasnali trawnikowych jest odpowiednikiem gospodarki
coś tam, gospodarki kapitalistycznej w miniaturze, czy idea podarunku w ogóle jest możliwa do zrealizowania? No myślę, że tak. Dobra, przygotuj kolejny napój. Niebieski, wypijemy go potem. Przedtem zapiszemy grę. Więc tak, rozrywka masz na wysokim poziomie. No i poglądaj sobie coś tam. Kurde, mogłeś oglądać i siedzieć, nie uważasz? Usiądź. O, co się kupi. Korzystaj, weź prysznic. I śpi. Zdążymy. Ponieważ jesteś latem, twój dom powinien zostać pomalowany w letnie kolory, aby twoje życie toczyło się w pełnej harmonii. Świetny żart, kurde. Świetny. Teraz żałuję tych krasnali, wiecie? Cholera, żałuję tych krasnali. Wyglądaj, śpi. Zapisujemy grę, żeby nie było potem lipy. Wypij napój. Idź do roboty, jesteś świetnie przygotowany. Myślę, że dostaniesz awans. I jakby to było inaczej. Ten pokój tylko jest kurczy. Kiczowaty. No ja wiem, że są śmieci. Coś tu będzie trzeba wymyślić z tymi cholernymi karaluchami. Tutaj mamy czysto, nie jest brudno. Nie oszukujmy się, nie jest. Dostajesz awans. Nowe stanowisko instruktor skoków na linie. Pensja jest żałosna, ale kto spodziewał się, że w ogóle coś zarobisz? Kondycja fizyczna i fizyczna jest teraz najważniejsza. Właściwe odżywianie i relaks to jest praca domowa. Warto zainwestować w domowy sprzęt gimnastyczny, by utrzymać jak najlepszą kondycję fizyczną. Pracujesz od 9 do 15, zaczynasz natychmiast. Jeśli udało ci się zarobić 250 simoleonów, przynosisz też do domu premię w wysokości 500. No i to jest gituwa. Tam zarabiliśmy 200, tu 250, czyli już 50 więcej, czyli było urw. Ale zanim ty sobie tam pójdziesz, przygotuj napój, no bo to co inaczej to nie może być. Lecimy na sterydach, jest pomarańczowy. Nie pamiętam, co był pomarańczowy, ale użyjemy go, tylko najpierw kupimy sobie coś do ćwiczeń. 700? Oh fuck. Droga. Dobra, zrobimy sobie domową siłownię w kuchni. Ćwicz. Ile tego potrzebujesz? Dwa? Dwa. Masz radę, zrobisz to. You can do it. Energia nam siada. Nie zrobisz tego. No właśnie, tak myślałem, że tego nie zrobisz. Dobra, wypij jeszcze napój przed tym. Czyli ma czapkę niewidkę. Świetnie. Dobra, idź spać. I tak nic nie zrobisz więcej. Dobra, komfort nam wpadł. Energię w sumie też. Ja wiem, że to jest w sumie teoretyczne oszukiwanie. Ale potrzebujemy niebieskiego. Żółty, oh fuck. Chyba się zaczęły generować już. Nie powiem, nie podoba mi się to. Co? O, święta proporcjonalność i odwrócenia. Twoja osobowość uległa trwałej inwersji. O, fuck. No to niedobrze. Lipa. No, użyłbym tutaj bardzo złego słowa. Dobra, niebieski. Ale idź jest sobie śniadanko. Zrób siuciu od razu. Weź prysznic. Zwaliłeś przy okazji jak zwykle. Nie! No bo idź spać szybko, może zdążysz. Wyśpij się na zapas. Idź do pracy. No to świetnie. Lipa i potrzeba jednego przyjaciela, to i tak byśmy tego nie zrobili. No i rozwaliliśmy sobie przy okazji nasz sprzęt do gotowania. Mikstur. To jeszcze rozwaliliśmy kibel, świetnie. Jakbyś wodę spuszczał, to byś nie musiał odtykać. Gamoniu. Syf się w chałupie robi. To straszny. Oj, kiepsko, kiepsko, kiepsko. No i musimy tego przyjaciela jeszcze zdobyć. Czy kot się liczy? Chyba nie. Maja Ćwir, może to ty będziesz naszym przyjacielem.
Dobra, 250 dolców, nie jest źle. Naprawiasz z miejsca, mnie to gucie obchodzi, że ci się spać chce. No, i napój, robisz. Niebieski. Ooo, wiem, że ciężko, znów zapisujemy, żeby nie było lipy. Wypij ten napój. Energia? Dupa nie energia! Policjantka Kasia. Witaj, dzień dobry, co się stało? Ta zaginiona osoba to nie ja. Te toksyczne opary czuć w całej okolicy. Co? Udało ci się, cokolwiek udało ci się zrobić, wyrzuć to. Poza tym musisz zapłacić grzywnę w wysokości 500 simoleonów. Świetnie. Świetnie. Super. Czyli jednak nie jest to bezkarne. Ale mimo iż tracimy pieniądze, to jednak jest fajny aspekt tego. Najpierw podnieś słuchawkę, amigo. Może pieniądze? Sam jesteś wiosna. Rób mikstury. Zielony. Nie wiem, co to robi. Pij. Co się stało? Uj, cokolwiek to było sprawiło, że czujesz się fatalnie. Świetnie. Super. Umieramy. Dobra, leć. O kurde, nie masz kibla. Nie mamy kibla, świetnie. No chyba nie pójdziemy do pracy, wiecie? Jakoś mi się to nie widzi. Sorry, ale chyba nie jadę dzisiaj. Pojechać. Dobra, jedź, trudno. Umrzesz w samotności. O Jezu, tragedia. Wymaga poprawy. Mogłem nie jechać jednak. Mogłem nie jechać. Dobra, jaki to był napój pomarańczowy? Chyba tak. Mogłem nie jechać, serio. Zdegradowano cię, pracujesz teraz jako ryzykant. Świetnie. No. Super, to się kurwa popisałeś. Idź spać. Chłopcze, idź spać. Jezu, te telefony są koszmarne. No i tylko zadzwoniło i dupa. Idź spać. Ja pierdzielę. A było już tak dobrze. A może by tak wczytać grę i wam nic o tym nie mówić? Nie, no żartuję. Jak się bawić, to się bawić. Dobra, idź to szybko jeszcze obejrzyj sobie. Pomyłka, no kopnę was w dupę. Oglądaj, z głodu się jeszcze nikt nie zesrał. A wilku mowa, zaraz wydalanie. Korzystaj, weź prysznic, zjedz śniadanie. Jak ty się będziesz tyle szykował, to wcale się nie dziwię, że ty tak kurde masz mało czasu. O, pożar, świetnie. Dobra, luz, luz, jedź do pracy. Jak to się pali? Maga poprawy. Kurde, mogłem nie jechać do tej roboty. Mogłem nie jechać. Śmietnik zrobił w tej chałupie. Zwierzaki nas nie odwiedzają jakoś. Oprócz karaluchów, ale karaluchów nie liczę jako zwierzaki. Od razu to wyrzuć. 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 Weź pocztę. Miałeś to wyrzucić, baranie. Kurde, rachunki, rachunki. 239. Ej, to w końcu nie zapłaciliśmy. Nie zapłaciliśmy tamtego? Chyba nie. O, jest kot. Witaj. Baw się, pogłasz. Klikla, tak, baw się.
No. Teraz będziemy mieć na maksa. Ja wiem, że ten telewizor gra w tle. Idź spać. No jakbyś wyłączył najpierw ten telewizor, to by było ci łatwiej, nie uważasz? Komfort leci, dobra, nie jest źle. Musimy zacząć znów robić mikstury. Bo jak tego nie zaczniemy robić, to będzie lipa. Weź prysznic. Zjedz śniadanie, tylko znów nie spal chałupy. Nie sądziłem, że może być ktoś gorszy w gotowaniu niż ja, naprawdę. Zagryź coś. Dobra, tragedii nie ma. Średnia, więc może teraz nawet coś zyskamy. Znaczy teraz to chyba nie. Ale jak wrócimy, to lecimy od razu na robienie naszych miksturek. No i tak, przydałoby się tu posprzątać, bo tu coraz więcej karaluchów lata. I trzeba zapłacić rachunki. 170, 239, matko bosko, skąd my weźmiemy pieniądze na to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, co teraz zrobimy. Gotuj napój. Rób, chłopie, rób. Czerwony. Nie wiem, co robi czerwony. Dlatego zapiszemy. Nie wiem, co robi czerwony. Shiro, ktoś się w tobie zakochał. Mamy przyjaciela, kurde, super. Świetnie, mamy w sumie kogoś do naszej akompanią. Dorota Kumpel. Ile ty masz lat, kobieto? Nie widzi mi się, żebyś była kandydatką na naszą narzeczoną. Zielony. Wiesz co robił zielony? Czapeczka chyba niewidka, prawda? Kurde, to był zielony! Ale jestem głupi! O, fuck! Wiem, że jest tragedia. Jezu, dobra, nie idziemy do pracy teraz. Nie idziemy, musimy podreperować staty i dopiero pójdziemy. I zapłacimy rachunki od razu. Zapłacimy rachunki, bo zaraz nas eksmitują z tej chałupy. Wiem, mnie też to boli. Zjedz śniadanie, nawet podwójne. No tak, jak się ma jedno krzesło w domu, to tak jest. Nie jadę do roboty. Biorę L4. Biorę L4. Włącz to. Nie jadę, jedźcie beze mnie. Wiem, zaraz będzie telefon dzwonił. Tak, wiem, nie ma mnie w domu. Chory jestem. Gotuj ten napój. Nie chcesz? To może za wojsk nie siada? Pomysł tylko ćwirowa. Zaproś do domu. Ale nie chcę Henryka. Ja chcę panią ćwir. Kurwa, wy samych listów naszych macie, ja nie wiem. Nie rozumiem tego. Z karaluchami to my się raczej nie zaprzyjaźnimy. Zabite karaluchy. Jeżeli się cały dzień latał i zabijał karaluchy. Wszystkie karaluchy mają być martwe. To powiedział pan z wąsem. Już pozabijały się? Jezu, one się mnożą jak... Witaj. Poszło to trochę, czy nie? Chyba nie. Wiesz co, przywitaj. Przywitaj. Pochwal. Przywitaj. Dawaj, potrzebujemy statystyk. Przywitaj. Witaj go, jakbyś normalnie się z kimś tam witał. Baw się, pogłasz. Baw się. Zielony to jest zły napój, zapamiętaj. Zielony, nie pomarańczowy. Idź spać. No tylko wyłącz ten telewizor, do cholery jasnej. Znów rachunki, matko. Ile można? Ile tych rachunków? Ojej, skunk sprowadził się na twoją parcelę. Lepiej wezwij chysty, by się go pozbyli, zanim ten szkodnik zdąży narobić ci prawdziwego bigosu.
Myślę, że akurat on jest tu najmniej niebezpieczny. Myślę, że właśnie tak jest. Korzystaj, weź prysznic. Zjedz śniadanie i przygotuj napój. Starczy tego spania. Pisz więcej niż ja. Nie podpal chałupy znów, proszę. Jest niebieski, 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 wiem. Dobra, Savik Breivik. Ale mi to w ogóle mnie całkowicie chyba ściągnął z tego YouTube'a. Dobra, przygotuj napój jeszcze, na szybko, może będzie niebieski. Świetnie, gratuluję, kurde, gratuluję. Jak już coś ci zaczyna iść, to jak zwykle musisz to spieprzyć. Nic nowego. Średnia, nadal średnia. No to chyba dlatego, że nas nie było wtedy w domu. Znaczy w pracy. To chyba dlatego nam tak obniżyli tą całą naszą pracę. Dobra, przyjeżdżamy z powrotem. Raczej nie dostanie awansu. No właśnie, napraw tam, póki jeszcze możesz. Przygotuj napój znów niebieski. Niebieski, ma być niebieski, no. Kupij napój. Nawet nie zapisałem. I przygotuj napój kolejny. Najwyżej dostanę, no właśnie, nie ma mnie w domu. Kurde, jednak jestem w domu. No wiem. Kolejne 500. Robię to w ramach nauki. No nie chcę tego pić. Czy jak ja to sprzedam? 753, a kosztuje to ile? Ile to kosztowało? Tu tego nie ma. Tu tego nie ma. 980. No lipa trochę. No ale zrobię to, bo nie chcę tego pić gówna. Może jak znów nam wpadnie zielony. Kurde, no wykrakałem! Nie masz tyle pieniędzy. Nic nie będę sprzedawał. Nie! 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 Nie, ty idioto! A! Przejęcie paratenogenetyków. Przyjęcie, przepraszam. Shiro ma też szatańskiego klona. Ej, to zielony nie był zły? Ja byłem pewny, że zielony był zły. Wypij napój. O, energia wpadła. Weź prysznic. Przygotuj napój kolejny. Zielony. No i teraz nie wiem, czy to mam pić, czy mam tego nie pić. Cholera wie. Dobra, wbij sobie ten poziom. Starczy ci na razie. Może weźmy tą pocztę w końcu. No jak tak pójdzie, to będzie serio lipa. 150 rachunek. Jezu, ile te rachunki? Ile tego jest? Mów sobie telewizję. Oglądaj trochę. Weźmij się jeszcze na szybko. Wyśpij się przez parę minut. No i się wyspałeś. Magazyn nie będzie dłużej dostarczany. Zbyt wiele numerów zaśmieca już twój trawnik. Świetnie, nie mamy nawet prasy. Ale coś jednak przynieśli. Średnia. Jedna degradacja, a ile problemów, nie? Nawet nie jesteś na to, żeby zapłacić rachunek. Nie wiem, co teraz zrobię. No wypij tą miksturę, trudno. O, świetnie. Bo nie było problemów, prawda? Korzystaj, weź prysznic, śpi. Jezu, to jest niby spoko. Naprawdę, niby jest spoko, jeżeli chodzi o... o tą maszynkę, ale czasem jest taka głupota, że to szok. I teraz nie wiem, co z tym pantem zrobić. Teraz jest obiad. Lekkie śniadanie. Włącz. Jak ci to schodzi szybko. Dobra,
Włącz sobie telewizję, tak właśnie. Może wyprostujemy przynajmniej trochę. Korzystaj. Weź prysznic na szybko. No, bardziej na czerwono, no i dupa. I znów mamy średnią zagrożoną. Oj, nie wiem co z tym zrobić. Jeden sim to jest naprawdę ciężka rozgrywka. Myślałem, że będzie łatwiej. Really? Myślałem, że będzie łatwiej. No i znów podniósł słuchawkę. Jest spoko, jeżeli ma się naprawdę tragiczne statystyki i ma się taką miksurkę odstawioną, ale tak to jest lipa. No musimy to zapłacić, teraz nie ma innej opcji. Już kolejne rachunki. Jezu, no ile można. Ja wiem, że tak przez całe życie. Idź spać, wymarudzisz. Już wyspałeś się. Ci towarzystwo cierpi. Spali chałupy? Nie spali chałupy. Skorzystaj i przygotuj ten cholerny napój, proszę. Jak to AA? AA to jest... już robiłeś AA. Dobra, i w tym wypadku właśnie przydałby nam się zwierzak. Czy możesz ćwiczyć przemówienie? Nie. Możesz umyć zęby? To ja nie wiem, jak ci to kurde zwiększyć. Naprawdę nie wiem. Rozrywka, włącz, pogonaj sobie telewizję. I tak nic nie możesz zrobić. Ale wyłączaj tą telewizję, jak nie korzystasz. Chamie. Musi się. Jest śniadanie. Jaki zwierzak? Nic? Zero? Nul? Nic? A może byś na przykład zawołał sąsiada? Majka? Zadzwonimy, pogadamy sobie. A ty jesteś ciapa. Ja nie wiem. Człowieku. Trochę ogłady. No niestety. Co ty robisz, człowieku? Da się to przenieść? Da się. Żeby nie miał takiego niskiego samopoczucia, może ten wygląd mu skoczy. Mam nadzieję przynajmniej. Wydam ci drzewko, masz. Masz drugie jak chcesz. Proszę, o, już miał tak ładnie. Jest to normalnie walka na śmierć i życie, o każdy Simoleon. No i dupa, i właśnie stajemy zdegradowani. Świetnie. Nice. Oba nas wyrzucą z jej roboty w ogóle. Może by te skrzaty posprzedawał? Myślałem, że od razu będzie je sprzedawał, ale widzę, że nie. Myślałem, że zrobię biznes życia, wyszło jak zwykle. No, są gargulce do zrobienia. Chyba pójdziemy na sztalugi. Dobra, wyrzuć to. Ja ci nawet pomogę, masz. Proszę, proszę, proszę. Tu masz gazetki. Do wyrzucenia. Cyk. Wyrzucaj to. Wyrzuć. Wyrzuć. Nie przeczytaj, wyrzuć. Tego nie chcę czytać. Wyrzuć. Boże, ile tego jest? Tak zlało z tą podłogą. Przywitaj. Dobra, cię przywitaj z tym psem. Musisz sobie trochę to nastrój poprawić, bo jest tragedia. Baw się, pogłaszcz. Wszystkie zwierzaki. O, budź się.
Weź, nie udawaj. Dobra, przynajmniej trochę to towarzystwo podnieśliśmy. Taki zmęczony wielce, po czym ciekawy. Pracy nie pracujesz zbytnio. Jest średnia. Prawie że niska. I tak, korzystamy, weź prysznic, zjedz śniadanie. Czyli standardowa rutyna ludzka. Dobra. Jeszcze ten shop. Naprawdę shop? Shop pracz? El Bandito, uspokój się. Jestem w stanie nawet zrezygnować z roboty, tylko zrób miksturę. No nie zieloną. Nie zieloną. Chłopie, uspokój się z tymi zielonymi. Bo my naprawdę dostajemy po dupie. Nie wiem, co teraz zrobić. No dorobiliśmy się w sumie gnomiarza i naszej wytwórni mikstur nielegalnej. I znów zrobić się źle. Nie, na szczęście nie. Da się rozmawiać? On w sumie mnie będzie obrażał, ale... No trochę mu towarzystwo wzrośnie. Dobra, możecie się nie lubić, ale się trochę zapoznajcie. Dobra, nawet Lir tu z nim. Jezu, jest jeszcze gorzej niż było. Weź, bo cię kopnę w dupę. Do kibla mi chyba raczej nie wejdziesz, co? O, bym się jeszcze nie zdziwił. I zielone miksturki nie są dobre, trzeba zapamiętać. Zielone miksturki albo tworzą klona, albo nas prawie zabijają. To jest ewidentnie złe. Dobrze by było mieć dwóch simów, tak na zmianę sobie robić te miksturki. Tutaj czego jednym wypijać, drugim chodzi do pracy. To by było w sumie spoko. Łącz sobie coś, pooglądaj, tak. Dobra, już chyba Gucci nawet coś zjesz. O, slipa i tragedia. I znów zostawił włączony telewizor, a rachunki rosną. Boże, co za typ. Typie, przestań mi tutaj odwalać. Dom to chlew. Karaluchy, muchy, koty, które sikają na podłogę, śmieci na dywanie w salonie. Tragedia. Weź to posprzątaj, proszę. Siedzi nas, kurna, normalnie są wypieprzą. Nie przynoś tego do domu, tylko wyrzuć. Wyrzuć na śmietnik. I bierz tego kota. Bierz tego kota, choćby nie wiem co. Witaj. On robił jeszcze większy pierdolnik. Obudź. Ja z tobą bawię. Baw się. Obudź. Baw się. Baw się. Baw się, cały czas się baw z nim. Baw się. Czemu nie ma czegoś takiego jak podpieprz kota na przykład? Dobra, widzę, że ty już jesteś niechętny. Korzystaj, weź prysznic. Oglądaj telewizję. Jeszcze trochę rozrywka wskoczy. I... Ale wyłącz TV, wyłącz TV, wyłącz TV. Jezu, czemu ty nie masz nawyku wyłączenia telewizji, co? Stracone cenne minuty snu. Dobra. Zjedz śniadanie i zjedz lekkie śniadanie. Dobra, wstawaj, nie gadaj, już tam się nie mamrocz. Przed pracą może i byś, kurde, zdążył rachunki zapłacić? Opłać rachunek. Dobra, mam za skomornik wpadnie. Jak to twoje statystyki? No lipa jest, lipa. Energii mało, wydalania mało. A teraz był jeszcze większy śmietnik, Jezu.
sprzątaj tu. Wyrzucę z toalety na szybko. Prześpij się chwilę. Dobra, nie rób miksturę, bo jest lipa. Niebieska, proszę. Uff. Wypij napój. Nie jest źle. Nawet zapiszemy sobie, a co mi tam? Dawno nie kreszowało. Nie to, żebym tu chciał wykrakać coś. Przygotuj napój. Ale nie będziemy go jeszcze pić. Wypiłem przed pracą. Dobra, mamy 400. Możemy w sumie kupić sobie teraz nasz stelaż. I będziemy koło siłowni sobie trenować. Zobaczymy w ogóle, czy się opłaca malować. Ach, piękny będzie to obraz. No, może taki niepiękny, ale znośny. Za ile? Nawet nie wiem za ile. Ale chyba nie za dużo. Chyba nie za dużo. Wyłącz. Czemu ty sam pijesz mikstury, dziadu? Nie no, teraz to już musisz awans dostać. Dobra. O, nie możemy tego spieprzyć teraz. Nie możemy teraz tego spieprzyć, ale moi drodzy, to co się będzie działo w tym naszym chlewiku prywatnym, to już w następnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, grał dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcji. Hej, hej!